Jakie cechy według pana powinien mieć dobry polityk? Nie wiem, nie interesuję się polityką. Uczciwy, rzadkość, jak na razie. No przede wszystkim uczciwy, no i żebym myślał o tym, co ma robić, o swoim środowisku, ja wiem. Ale chyba najważniejsze, żeby był uczciwy. Co ja na ten temat się nie wypowiadam? Nie ma dobrych polityków. Uczciwy, inteligentny, otwarty na ludzi. Być uczciwy i kompetentny. Przede wszystkim. Proszę panią, nie interesuje się za bardzo polityką? Nie odpowiem na ten temat. Jaki powinien być przykładny? No przede wszystkim powinien być uczciwy i być przykładem po prostu uczciwością i jeszcze raz uczciwością, bo wszyscy na niego patrzą i po prostu no, powinien świecić przykładem. Taki powinien być polityk. Uczciwy. Przede wszystkim uczciwy. Nie ma takich. Także ciężka sprawa. No ja też tak myślę. Przede wszystkim uczciwy dla społeczeństwa pracować. To tyle. Żaden, bo każdy polityk to złodziej. Będzie pan głosował? Nie. Po co mam zepsuć dalej tą wrześnię i to wszystko? Jak już będzie tak, jak było. Ale tak byłby pan odpowiedzialny trochę za to, co się dzieje jednak. Odpowiedzialny jestem za rodzinę, a nie za politykę. Mnie polityka nie interesuje. Jak dadzą więcej wypłaty, to mogę głosować. Wybiera się pani na wybory? Tak, jak zwykle. Niezmiennie. Szukałam właśnie wśród nowych kandydatów, ponieważ jestem skłonna wybrać nową, młodą osobę. Potrzebujemy młodych ludzi, którzy nie są skażeni komunizmem. Takie mają świeże spojrzenie. Na takiego będę głosowała.